Szanowne panie, szanowni panowie, drodzy rodacy. Witam państwa w nowej siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady w Oslo. Tym razem mam nadzieję, że standard, który zapewnia ten wydział, spotka się z państwa uznaniem. Kolejnych 10 tysięcy rodaków przybyło do Norwegii. Jest nas tutaj w tej chwili w Królestwie Norweskim 100 tysięcy. Szukamy lepszej pracy, lepszych warunków życia, ale mam nadzieję jako ambasador, że znaczna część z państwa wróci do ojczyzny, bo ojczyzna was potrzebuje. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować państwu za dwie rzeczy. Po pierwsze, serdecznie dziękuję wszystkim za to, że swoją codzienną pracą utrwalacie dobry obraz Polski i Polaka w Norwegii. I po drugie, dziękuję również państwu za to, że przesyłacie sygnały o wszystkich złych sprawach, które mają miejsce w Norwegii, a które mogą być przedmiotem interwencji ambasady. Korzystając z okazji, chciałbym również podziękować naszym księżom katolickim, których tutaj wkład w naszą społeczność polską jest nie do ocenienia. Rola Kościoła katolickiego w Norwegii, wydaje mi się, wychodzi poza tylko rolę służebną wobec wiernych. Spełnia on również rolę, która jednoczy nas Polaków wokół naszego języka ojczystego oraz wokół naszej kultury. Korzystając z okazji, chciałbym złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia wesołych świąt. Świąt Bożego Narodzenia, które dla mnie osobiście były zawsze najbardziej radosne. Jednocześnie chciałbym złożyć państwu życzenia noworoczne. W nowym 2016 roku życzę przede wszystkim państwu dużo zdrowia, a także szczęścia w rodzinie, ponieważ rodzina jest najważniejszym elementem życia społecznego. Dziękuję bardzo.